Cześć, nazywam się Jan Kanty-Milczek i omówię zadanie kwadraty. Zadanie kwadraty miało taką zamotaną treść, ale chodziło o to, że chcemy jakąś liczbę przedstawić jako sumę kwadratów, różnych oczywiście kwadratów, no bo suma jedynek kwadrat też jest sumą kwadratów i nie byłoby zadania. I chcemy, żeby największy z kwadratów składników sumy był jak najmniejszy. Taką wartość, to znaczy indeks tego kwadratu, oznaczymy sobie jako k od n. Indeks największego kwadratu. Przy czym najmniejszy możliwy, ale tego nie będę znowu pisał. Musimy to po prostu ogarnąć jakoś. I nazywamy liczbę n przerośniętą, jeżeli istnieje jakaś większa liczba, dla której ta wartość jest mniejsza. Ok. Zastanówmy się teraz, czy jesteśmy w stanie jakoś to bardziej sensownie zdefiniować. To znaczy, to, że po prostu istnieje jakaś większa liczba, która ma tę mniejszą wartość, nie jest jeszcze kompletnie jasne, przynajmniej dla mnie. I nie jest oczywiste dla liczby, czy jest ona przerośnięta. Ale zauważmy, że jest taka liczba większa lub równa n, wyglądająca tak. Taka liczba na pewno nie jest przerośnięta, bo każda liczba większa od niej nie będzie się dała przedstawić jako suma różnych kwadratów, z których największy jest mniejszy lub równy x. Więc ta liczba na pewno nie jest przerośnięta. I na dodatek każda liczba mniejsza od tej liczby, która będzie miała w swoim rozkładzie liczbę większą niż x kwadrat, będzie przerośnięta. Nie ma co do tego wątpliwości. I to jest wystarczające, żeby porównać liczbę z najbliższą taką. Ok, mamy już jakieś ładniejsze określenie tego, czy liczba jest przerośnięta, więc czas zabrać się za właściwe zadanie. To znaczy odpowiedzmy sobie na pytanie, ile jest tych liczb przerośniętych, mniejszych od jakiejś podanej, no i jakie jest tak naprawdę dla niej to magiczne k od n. No i zadanie wydaje się jakieś mocno teorioliczbowe i nie wiadomo, jak z nim zacząć, dopóki nie zauważymy takiej fajnej rzeczy. Jeżeli jakaś liczba, nazwijmy ją m, nie była przerośnięta i największym kwadratem w jej rozkładzie było, no powiedzmy, y kwadrat, to wtedy liczba wyglądająca tak. Tak, to wtedy taka liczba też nie będzie przerośnięta. A skoro taka liczba też nie będzie przerośnięta, no to potem następna liczba, jak dodamy sobie y plus 2 kwadrat, też nie będzie przerośnięta. No i zauważamy, że te liczby przerośnięte zdarzają się coraz rzadziej. Pytanie brzmi, jak bardzo rzadziej? Czy tak bardzo rzadziej, żebyśmy w limitach zadania mogli je sobie na przykład wszystkie gdzieś zapisać i się okazałoby, że to zadanie nie jest zbyt teorioliczbowe, tylko po prostu takie brutalne? Odpowiedź brzmi nie. Aż tak mało ich nie jest. Ale wiemy, że są regularne. I zapytajmy się teraz, jak bardzo regularne. Zauważmy dodatkową rzecz. Oznaczmy sobie taką liczbę jako s od x. Zauważmy na przykład, może niezbyt na pierwszy rzut oka, ale na drugi już tak oczywistego powodu, że s od x nie jest przerośnięta, ale na przykład s od x
minus 2 musi już być przerośnięta. No bo nie mamy jak zabrać składniki z tej sumy, żeby ta liczba przerośnięta nie była. I dochodzimy do wniosku, że musimy coś robić z takimi sumami i zastanawiać się, jakie liczby możemy od nich odejmować, żeby liczba stawała się przerośnięta. Zacznijmy teraz zupełnie nową rzecz. Odpowiedzmy sobie na pytanie, jakie są liczby, których w ogóle nie da się przedstawić jako sumy kwadratów. No bo takie, jeżeli odejmiemy od tego, stworzą nam liczby przerośnięte. Wygenerujmy sobie odpowiedź na to pytanie. Od powiedzmy jedynki do ile nam się zmieści, powiedzmy do 10 tysięcy. Spokojnie powinno zadziałać na każdym komputerze. No i okazuje się, że wszystkie liczby większe od 128, może 129, może 130, to już nie jest konkretnie ważne. Wszystkie te liczby są przedstawialne jako sumy kwadratów, co jest zresztą dosyć sensowne, no bo na przykład wszystkie liczby są przedstawialne jako sumy potęg dwójki, a potęg dwójki jest trochę mniej niż kwadratów. Taki żart. Okej, wiemy, że takich liczb jest najwyżej 128. W takim razie możemy znaleźć wszystkie te liczby stąd, znaczy te mniejsze lub równe 128 i zobaczyć wtedy, że liczby s od x minus taka liczba będą przerośnięte. Musimy w takim razie po prostu znaleźć, ile z tych liczb się znajdzie przed zapytaniem. A to już nie jest trudne, no bo s od x wiadomo, jak się znajduje, nie ma ich wcale aż tak dużo, więc możemy spokojnie policzyć, co należy. Ostatnia rzecz, jak policzyć konkretnie k od zadanego nam n. No i odpowiedź brzmi, możemy wymyślać jakieś znowu kombinacje z tym, bo one też będą jakieś regularne, albo możemy to zrobić po mojemu, to znaczy spróbować najpierw, czy da się taką liczbę stworzyć, odejmując od niej najmniejszy możliwy x, to znaczy ten, żeby była nieprzerośnięta, potem jeden większy, potem dwa większy, potem trzy większy i wydaje mi się, że już po tym dwa większym algorytm i tak się zatrzyma, bo mu się uda. Albo ta liczba będzie mniejsza niż 128, ale to już mamy przeliczone. I nawet jeżeli odpalimy rozwiązanie brutalne, to znaczy rekurencyjnie próbujące coraz mniejsze liczby generować, ale stablicujemy do pewnej wartości odpowiedzi, to będziemy mieli poprawny wynik. I to wszystko na temat zadania kwadraty. Zadanie wydaje się mocno teorioliczbowe, ale tak naprawdę żadna hardkorowa teoria liczb nie jest potrzebna i można je rozwiązać prostymi metodami. A więc, żeby krótko powtórzyć, zaczynamy od wygenerowania sobie liczb przerośniętych, bądź też liczb w ogóle nieprzedstawialnych jako sumy kwadratów na przedziale jakimś od 1 do jakiejkolwiek liczby większej lub równej 128, bo tylko tam się pojawiają liczby nierozkładalne. A potem możemy zauważyć, że jeżeli jakaś liczba s od x występuje, no i jest większa już powiedzmy niż to 128, żeby nie przesadzać, no to jeżeli odejmiemy od niej liczbę nierozkładalną, no to na pewno dostajemy liczbę przerośniętą. Więc wystarczy policzyć, ile mamy takich liczb s od x kolejnych aż do liczby, o której nas pytają. No i za każdym razem pojawia się tyle samo liczb przerośniętych, plus być może jakiś końcowy kawałek tego przedziału przy samym naszym n-ie, o który nas zapytano. A żeby policzyć konkretnie wartość k od n, możemy albo zrobić jakieś triki związane z tym, albo użyć algorytmu brutalnego po prostu rekurencji, która próbuje zawsze odjąć jak największy kwadrat, oczywiście nie przekraczając tego, który nam wolno, no i tych, których już użyliśmy. No i korzystać z obserwacji, że jeżeli suma kwadratów, które nam zostały do wykorzystania, jest za mała, żeby stworzyć liczbę, no to nie da się jej stworzyć. No i że
Do pewnego miejsca mamy już stablicowane wyniki, więc nie musimy iść dalej. I tyle.